Dzień dobry, moi mili, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Darkness Under My Bed. I od razu na wstępie mówię, że wróciłem do tego miejsca, pomimo iż wyłączyłem jakby nie patrzeć grę, musiałem zacząć misję od nowa, ale powtórzyłem cały scenariusz w taki sam sposób, jaki poprzednio był. No i moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że mamy w tej chwili już od nowa wszystko, będziemy próbowali sobie jakoś to ogarnąć, ale poza tym mam dla was jedną informację, bo dla mnie to jest po prostu śmiech na sali w tej chwili, co się stało. Runesmith zauważył, że odcinek 6 i 7 z Mind Scanners to jest ten sam odcinek. Ten sam odcinek, który przeoczyłem. Ja swoich odcinków nie oglądam już potem na YouTubie. Jak je renderuję, tak najbardziej je oglądam. Przynajmniej staram się. I nie zauważyłem, że zamiast odcinka 7 wróciłem odcinek 6. Znów ten sam, tylko pod inną nazwą. Przez 2 tygodnie nikt się nie skapnął, że odcinek 6 i 7 to jest ten sam odcinek. Jestem naprawdę rozczarowany. Bardzo rozczarowany. Bo jakby nie patrzeć, no to troszeczkę się okazuje, że tych odcinków to tak niewiele osób ogląda. Ewentualnie może ogląda, ale nie komentują, że te odcinki są takie same. No szkoda, bo te odcinki... Całe szczęście, że ten odcinek miałem. Gorzej, jakbym tego odcinka nie miał i teraz musiałbym go dogrywać od nowa. Na szczęście go mam, więc ja sobie go tylko i wyłącznie wyrenderuję i najprawdopodobniej dzisiaj wejdą wam 3 odcinki, ale... No naprawdę, no jestem troszeczkę rozczarowany. No i co? No i wydaje mi się, że ta moja praca, którą tutaj... Znaczy praca, no moje hobby, które tu wykonuję, no czasami jest... Czasami jest niestety niepotrzebne. Dobra, mamy kawałek szmaty. Co my możemy z kawałkiem szmaty zrobić? Tutaj jest strzykawka. Tutaj jest klucz. Tutaj jest jakaś etykieta. I chyba innego przejścia nie było. Oprócz tego. Dlatego odłóżmy sobie, na razie weźmy sobie okulary, bo wiadomo, te przedmioty, jeżeli zaczniemy brać, to już potem ich nie weźmiemy. Bandaże zostały, jest ok. I sprawdźmy sobie jeszcze raz. Tutaj na pewno była strzykawka. I ze strzykawką raczej nic ciekawego nie zrobimy. Chcę zobaczyć, co było tutaj, bo już nie pamiętam. Bandaże, lekkie pudełko, możemy je przesunąć. A, i to nam zrobi trasę tam dalej, że tak powiem. Do kolejnej pary okularów. Tu mamy artykuły. Piśmiennicze. Tutaj mamy rozmazany obraz, ale nic z tym zrobić nie możemy. Użyjmy okularów może na tym. Tu po prawej stronie była kolejna para, może te okulary możemy jakoś ogarnąć. Też nie. Pusta przestrzeń. No właśnie, intryguje mnie to, że my w tych okularach, co po niektórych mamy... czy w okularach? No, jak położymy okulary, to mamy w niektórych miejscach 2 opcje do wyboru. Niewidoma lalka. Niewidoma lalka, której nic nie możemy dać. To jest bardzo dziwne. Użyj okulary. Bo obstawiam, że jeżeli weźmiemy tą starą pigułkę... Właśnie. To też pytanie, bo... Jakby nie patrzeć, jeżeli mielibyśmy wodę... To można by było coś użyć z tą strzykawką jeszcze. Wiecie, zrobić jakiś roztwór czy coś. No tak przynajmniej tak na logikę, wiecie, to staram się... jakoś pojąć, ale może logika tutaj nie jest dobrym wyznacznikiem. No to jest tylko pudełko, to jest niewidoma lalka. Tylko tyle i aż tyle. No i oczywiście artykuły piśmiennicze. Dobra, stara pigułka to nas nie interesuje. Myślę, że możemy sobie spróbować to przynajmniej użyć tutaj sobie okularów. Zużyta strzykawka. No i właśnie.
Teraz, jeżeli weźmiemy sobie to. Tutaj nie wiem, czy w ten sposób przedmioty się łączą. Mamy tą pigułkę, ale. No właśnie, możemy wziąć ją tylko, nie możemy podłączyć tych przedmiotów. Lalce dać nic nie możemy. Lalce dać nic nie możemy. Okulary mogę tylko i wyłącznie wziąć. Szkoda, że ta pigułka się tutaj nie respi, nie? To jest słabe. Niewidomej lalce nic nie możemy zrobić. Pusta przestrzeń. No właśnie, to się wszystko z automatu wtedy już psuje. Tu jest już pusta przestrzeń. Nie wiem dlaczego. Możemy wziąć kartkę papieru. I kartki papieru się na mnie psują. To możemy brać ile chcemy. Spróbujmy sobie wziąć ten kluczyk. On się popsuje. Czyli tak, bandaże, kartki są, że tak powiem, niezniszczalne i możemy ich brać ile sobie chcemy. Tu nic nie zrobimy, tu też nic nie zrobimy. No, cienko to widzę. Nie widzę, gdzie jest punkt zaczepienia na to. Mogę jeszcze tu użyć okularów. Wziąć ten bandaż. Cokolwiek mi to pomoże. I spróbować teraz. No ale też mam tylko wziąć. Dobra, pomysły mi się skończyły, powiem wam osobiście, nie wiem. Dlatego po prostu wrócimy się do głównego menu. Czy menu? Menu. I okej, w takim razie byliśmy ostatnio na mazak, nożyczki, taśma. I tutaj jest problem. Możemy iść teraz. Jeżeli mieliśmy taśma mazak, to teraz możemy wziąć nożyczki. Pierwsze. I nożyczki pierwsze szły tu. Nie tak? Nie tu. Nożyczki pierwsze szły tu. Nożyczki. Ja sobie to muszę zapisać. Tu odkreślamy. Nożyczki. I teraz tak. Jeżeli weźmiemy taśmę, to będziemy mieć przejście do dziadka do rzeków. Do. Jeżeli weźmiemy mazak pierwszy, to zejdziemy na dół. Zejdziemy sobie na dół do tej dziury. To nas też nie urządza. No ale dobra, spróbujmy. Nożyczki, mazak. Bierzemy mazak. A, to nie tu szło. Tu musimy użyć mazaka. I teraz bierzemy sznureczek. Używamy sznurka. Ale właśnie, nożyczki, mazak. I w tej chwili... taśma kręca się na dole przydaje. Prawda czy nieprawda? A, jest jakieś inne przejście. Jeżeli tutaj sobie to zużyliśmy, to może nie byłoby głupim też sprawdzić, czy nie ma innego przejścia. To jest tylko to. No i tu mamy skróty oczywiście. Skrót następny jest tutaj. Jestem ciekaw, jak zejść do katakumb. Możemy zejść i tu możemy się wspiąć. Taśma klejąca się przydaje na stronę. Taśma. Kolejna notatka jest zrobiona. Zmień stronę.
tu już się nie docofnąć, tu już się nie docofnąć. Ja sobie muszę przypomnieć właśnie, jak tutaj dalej szło. Otwórz kasetę, ale my to już chyba odtwarzaliśmy. No właśnie, brakuje nam tutaj czegoś, brudnej kartki. Czym my ją moglibyśmy wyczyścić? My sobie tam przyszliśmy, no ale no wiadomo, to nam nic nie daje. No właśnie, to jest to... O, dobra, ej, ale to nie szkodzi. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie... Mówiliście mi w komentarzach, żeby pobiec w drugą stronę. Żeby pobiec w drugą stronę. Spróbujmy to zrobić. Spróbujmy to zrobić. Począca lalka. Kluczem chyba na dole tam dało się otworzyć, to prawda? Gdzieś tu było, tak. Tu będzie ta wisząca lalka. Teraz musimy ją zbić. Tutaj będzie odważna lalka, tak. No to idziemy po zapałki. A was wykurzymy stamtąd. Podrap się zapałką. Dałem je noża. Teraz musimy iść na dół. Goń. I teraz spróbujmy chyba w drugą stronę iść. I coś to dało? To nic nie dało. To nic nie dało. No ale dobra, nic się nie stało w sumie. Spróbujmy sobie wziąć jeszcze raz. Nie! Nie chciałem mazak. Nie chciałem mazak, ale dobra. Mnie to nic nie szkodzi. Użyjemy sobie mazaka. Teraz nie będziemy brać nożyczek. Tylko weźmiemy taśmę klejącą. I zrobi nam się to przejście. Jezu, to powinienem każdą stronę na co innego wykorzystywać. Dobra, tu zrobimy. Mazak. Taśma. Nożyczki. Okej. No i teraz musimy to wyciąć. Ja chciałem nożyczki wziąć, Jezu. Naprawdę w tej grze nie ma nic cudnego, tylko jest masa kombinowania. Wiecie, sprawdźmy sobie jeszcze przy okazji, czy nic z tych artykułów nie da się wziąć. Być może coś się da wziąć. Tutaj nie chcemy tego. Tu będzie skrót. I w ogóle zauważcie, że te skróty poznikały już, jak użyliśmy przedmiotu. Ciekawe. Ciekawe. Zostało nam tu. Tutaj było z tym chyba piaskiem. A, tak, z tym biedakiem, ale jego tu nie ma. What? I nie ma go tu. Lepsydra. A tu jest ten biedak, przepraszam. Tu jest ten biedaczysko. Żbiklinowy. Tutaj jest klepsydra. Używamy. Weź to. Dobra, teraz idziemy do tego biedaczyska. Ej, ale na pewno tego już nie mam. My tu już na pewno byliśmy, to pamiętam, ale... To twój zły zegar. Bez kradzieży.
A, dobra, ale to będzie to samo. To nam nic nie dało. Więc powiedziałbym, że mazak, taśma, nożyczki mamy zrobione. Mazak, taśma, nożyczki mamy już zrobione. Gdzie jest długopis? Gdzie jest długopis? Taśma, nożyczki. To jest zrobione przynajmniej na daną chwilę. To co wiem. To co wiem. Mówię, brakuje mi tego trackera tutaj. Ten labirynt jest naprawdę skomplikowany. Ten labirynt jest mega skomplikowany. Uff. Następne. Taśma, nożyczki. To były tam te dwie lalki. To też już mamy zrobione. Sobie zapiszę. Taśma. Nożyczki. Mazak. I to drugie też. I to drugie też. To teraz zgłupiałem troszkę, wiecie? Troszkę zgłupiałem. Niestabilny grunt. Może coś tutaj będzie jednak. No właśnie, to jest masa rzeczy. Masa rzeczy. Cierupiecie. Nurki. Robił uszczelki. No, mówię, dużo tego jest. Nie wiem. Mamy klucz, ale co ten klucz dał? Nic. My tu już byliśmy. My tu już byliśmy. Nie wiem, czy zaraz wam nie zrobię cięcia. I nie wrócę dopiero jak ogarnę. Tak, to było. Było to ciekawe. Jak na pornolach. To już było. Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Będę kombinował. Misja zakończona, ale nam to nic nie dało. Więc, moi drodzy, robimy tutaj cięcie. Miałem już 18 minut pewnie nagrania. Dobra, robimy cięcie. Jak coś znajdę, to do was wrócę. Dobra, moi mili. Kolejny update. Tu nie chodziło o to, że ja idę tutaj w prawo, czy tam tutaj w lewo. Takiego. Tylko tutaj chodziło o to, że jak my ją gonimy, to teraz mamy tutaj rozwidlenie. Ja poleciałem w lewo, ale może być w prawo. Ale widzę, że to będzie to samo. To będzie to samo. Po prostu nam uciekła. Czyli żadnego nowego zakończenia nie ma. Żadnego nowego zakończenia nie ma. Jest chyba tylko i wyłącznie jedno. Dobra, no to znów zaraz do was wracam. Mam pewien pomysł, moi drodzy, bo ogólnie jak tutaj klikamy, nam się wyczerpuje bateria, prawda? Wyczerpuje nam się bateria, ale tu możemy sobie ją naładować. Tu możemy sobie ją naładować. I możemy zrobić to kilka razy. I za każdym razem jest inny dźwięk. Może coś to da. I widzę, że ta bateria się nawet chyba dłużej ładuje. W ogóle tu też się chyba coś zmienia. W ogóle zobaczcie, że to jest zero. Błąd. Power shortage, lights off, misja nieudana. Wow. No nie wiedziałem, że tu może być coś takiego. Nie miałem pojęcia. O, czyli tak.
Udało nam się zepsuć baterię. Udało nam się zepsuć baterię. Ale zobaczcie, że jak tutaj przejdziemy... Nie możemy iść dalej. Brak energii. Non stop jest brak energii. Brak energii. Brak energii. Nic nie możemy zrobić. Cholercie. Ale może z zepsutą baterią, jeżeli się tak będziemy bawić, zaraz nam wyskoczy tutaj ta ikonka, no nie? Że ta bateria jest już na wyczerpaniu. Idziemy tam jeszcze raz. O! Bateria w stanie krytycznym. Brak energii, naładujmy się jeszcze raz. Nie da się. Nie da się, nie da się. Dobra, zaraz znów do was wracam. Dobra, chyba nawet udało mi się znaleźć, czy wykminić, które przejście jeszcze nie mam zrobionego, czy którego przejścia nie mam zrobionego. Wydaje mi się, że było to środkowe. Tu nas chyba nie było, chociaż nie jestem pewny. Chociaż nie jestem pewny, teraz zobaczymy. Na pewno ten papierowy świat jest dla nas jeszcze do zrobienia. Słaby sygnał. Zgubiony? Potrzebujesz pomocy? Odejdź stąd. Przepadnij. Jesteś teraz mój. Słaby sygnał. Czy my tu byliśmy? Nie byliśmy tu chyba. Uszkodzony mechanizm. No na pewno tu nie byliśmy. Koło zębate. Ej, możemy tutaj to zrobić. Teraz niby jest zrobione. Mamy jeszcze koło zębate, klucz i młotek. Tu jest wyjście. Dobra, mamy fade away. Co to jest? Jest misio z rozerwaną szyją chyba, nie? Mam tu jakieś wyjście. To nie jest wyjście. To są jakieś izolatki. Jest winda. Jest winda. No tutaj nie przejdziemy, jest słaby sygnał. Wszystko w porządku, tylko ja bym sobie na przykład wziął przy okazji młotek. I dopiero teraz poszedł do windy. Ouu! Dobra, zamknęliśmy. Pierwsze piętro. Otwórz drzwi. Będzie to samo? Czy ja rozumiem, że my teraz mamy... Czy my teraz mamy do przeszukania tyle pomieszczeń? No wy sobie żartujecie ze mnie teraz? No to by wychodziło. Ja pierdzielę. No bez żartów. No bez żartów. Coś już jest. No jeżeli my będziemy musieli wszystkie te piętra przelecieć, ja sobie życzę powodzenia, a wam w sumie też. Wam w sumie też. Z wami przelecę do siódmego i zobaczymy jeszcze R-kę. Jezu, że nie da się inaczej zrobić, o jest. Gra nas troluje. Ale obstawiam, że może tutaj być jakiś kod na przykład ukryty, wiecie. Tak spekuluję przynajmniej. Tu naprawdę nic nie ma.
Ja wiem, że to jest celowe zagranie i pewnie gdzieś na przykład w połowie, wiecie, jest jakiś kod czy przedmiot, nie wiem, no. Specjalnie gra nas próbuje po prostu zniechęcić do tego. Gra nas próbuje do tego nic zniechęcić po prostu. Oh. Angel, a lonely figure in a very distant land. Achievement. Jak ja to powiedziałem? Że co ja dostałem? A lonely figure in a very distant land. Angel, okej. Okay. 16% graczy to tylko ogarnęło. Ale to tylko dla achievementa tutaj tak lecieliśmy? To jest na ósemce? Nic. Nic. I nic. Dobra, moi drodzy. Ja tu robię cięcie. Przelecę wszystkie oczywiście te piętra. Jak coś znajdę ciekawego, to do was wrócę. Powiem wam szczerze, że jestem już na 17 piętrze. Musiałem sobie włączyć noktowizję, bo po prostu dramatycznie się klikało w te przyciski i trzeba było się naprawdę przyjrzeć przez te szumy, gdzie się klika, ale na razie jeszcze nic, a nic nie znalazłem. O, coś jest. Aha. Kruk. Fajnie. Warto było tu przyjść. R-ka. Teraz poleci R-ka. I to jest dach. I to jest dach. Antena domowej roboty. Tylko. Nic więcej. Rozumiem, że musimy przejść na zero. W ogóle jest jeszcze jakiś przycisk. Dobra, niech to się otworzy. I tak, ogólnie jeżeli chodzi o to, to mamy do dyspozycji tu jeszcze jakiś przedmiot, prawda? Klucz. Mieliśmy młotek. Mieliśmy młotek. Teraz możemy się przejść jeszcze raz do windy, znów na R-kę. Znów na R-kę. Może coś z kluczem będziemy mogli zrobić. Wzmocnij sygnał za pomocą klucza, okej. Okay. Można, można. O! O! Coś działa. To do czego ten młotek był? To wszystko nadal siedzi sobie. Rozumiem, że teraz moglibyśmy na przykład pójść dalej. Zapewne tak. No właśnie, to jest kolejne wspomnienie pewnie. Odzyskaj wspomnienie. No i mamy to kolejne wspomnienie zrobione. Nie będę wam tutaj kłamał. Nie pamiętam jej głosu, ale wiem, że zawsze brzmiało ciepło i radośnie. Nie będę wam kłamał. Sprawdziłem. Może nie to, że sprawdziłem, ale wiem, że trzeba wykonać wszystkie, czy wykonać, odzyskać wszystkie wspomnienia, żeby przejść dalej. Dodatkowo pierwsze, co możemy właśnie zrobić, co musimy zrobić, to właśnie odzyskać te wspomnienia, które mamy zapisane tutaj. To są wszystkie nasze wspomnienia. Dodatkowo tutaj mamy skróty napisane, które mamy już odblokowane. No i oczywiście kody. I w tej chwili 2, 4, 6, 8 wspomnień. No nie. Boże, przepraszam, to nie są wspomnienia, tylko endingi. Tylko endingi, to może bardziej. No właśnie, ale to i tak nam nic nie daje.
Ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy te skróty. Czy nam się skróty blokował? Tutaj mamy taką pseudo. O właśnie, mamy ten album ze zdjęciami. I tutaj, jak to klikamy, mamy dane niekompletne. Wcześniej tak było. Nadal są dane niekompletne. Obstawiam, że te dane będą kompletne dopiero jak ogarniemy sobie wszystkie wspomnienia. Na razie ich nie mamy, więc znów wracam do Was za chwilę. Dobra. Kolejnym miejscem, które możemy odwiedzić, to jest ta prawa strona, bo tu nas chyba też nie było. W ogóle tylko i wyłącznie po lewej byłem, o dziwo. Chociaż ogólnie ten Paper World mi się bardzo kojarzy, że już tutaj byłem, ale no jak widać nie zawsze. Nie zawsze. Dobra, chodźmy tędy. Zamknięte drzwi. Boję się, że jak przejdę gdzieś dalej, to już nie wrócę. Też ta miejscówka mi się kojarzy, że już byłem. Lost and found. Tools. Tu zamknięte drzwi. Cegły. Nie no, tutaj nas nie było znów. Dobra, weź cegłę. Zamurowane drzwi. Gdzie co czasem lepiej sobie nawet w takim trybie polatać, bo widzimy więcej. Widzimy wtedy więcej. Znacznie więcej bym powiedział nawet. To w ogóle też jest szyba wybita. Wybij szybę, właśnie, zamknięte drzwi. Tu byliśmy już. Nie, tu byliśmy. Ale na pewno nie mieliśmy tego. Wybij szybę. Wyblakłe drzwi. Zagubiony z... Okej, klucz. Mamy kredkę. Pusta ściana. Rozumiem, że jak weźmiemy kredkę... Nie. Na razie klucza nie chcę brać. Tu możemy sobie drzwi zrobić. Dobra. Pusta ściana. Złamana kredka. Lama tuszu. Dobra, weźmy ten klucz. Nie wiem do czego. Nie wiem do czego, ale może w sumie nam się do czegoś przydać. Potrzebujemy pewnie temperówki. Ja rozumiem, że tu możemy to znaleźć. Fineska. Ale rzeczy znalezione, których nie ma. Jeżeli wybiłem pineskę, to też nam to nic nie da. Obstawiam, że w Toolsach może być temperówka. Jakoś lepiej, wiecie? Mi się odznaczają te strzałeczki. Zamurowane drzwi, no właśnie. Możemy wziąć kolejną cegłę, trzeba też o tym pamiętać. Same puste ściany. Ta pineska nam się nie przydaje w niczym. No i nie wiem, czy nie zmarnowałem tej pineski. Nie wiem, czy nie zmarnowałem tej cholera pineski. Zdaje się, że ona się już nie zrespi, prawda? No właśnie, nie zrespiła się. A nie, weź pineska. Dobra, tutaj się po prostu rzeczy, które zepsujemy tak naprawdę, pojawiają. Zamurowane drzwi, no właśnie, ale nie mamy jak tam wejść. Mamy tu jeszcze wejście, teoretycznie. Pióra. Wiem. Już wiem, kochani, wiem.
Użyj pióra, właśnie. O to chodziło. I możemy domalować te drzwi. Zwinięty kawałek papieru. Tylko. Rozumiem, że teraz będziemy mogli dokończyć sobie tą stronę? Nie. Że może tą stronę dokończymy, ale nie. Tutaj nigdzie nie chcesz? No, niestety nie chcę. Bo tu nie... Na ścianach. Tylko po co to? Tu są jakieś drzwi, tylko rozumiem, że... Musi być specjalne miejsce na to. Właśnie, to musi być specjalne miejsce na to. Najprawdopodobniej potrzebujemy jakiejś taśmy czy coś w tym stylu. I nadal twierdzę, że to będzie dostępne w Toolsach. No to może jednak zmieńmy to miejsce, no bo mi się wydawało, że my tu byliśmy, no bo... Właśnie te zwłoki nawet pamiętam, tylko nie pamiętam, czy to było... Czy to było... Podczas naszej pierwszej eskapady, czy nie? Może jest inne miejsce, dobra. Cegły, ale cegły nam nic nie dadzą. Pineska! Boże, Shiro, pineska, przecież masz pineskę. Odblokujesz sobie dzięki temu drzwi przecież. Ale ty jesteś. Że ja nie pokapowałem się, co tutaj zrobić. No właśnie. Prognoza pogody. Rozumiem, że tutaj nam się Toolsy odblokują. To podżyj. Pyk. Tylko no właśnie, użyliśmy tutaj tej pineski, ale być może tej pineski dało się użyć w wielu innych miejscach. Najpierw chcę iść do Toolsów. Jest. Tablica narzędziowa, możemy ją wziąć. Uszkodzona temperówka, pewnie ostrza nie będzie. Kolejne ptaki. Kolejne ptaki. Tutaj za to mamy piórka. Missing. Tu też nic nie ma. Czyli potrzebujemy tak. Ta narzędziowa. Do czego nam się to może przydać? Dlaczego możemy ją wziąć? Powiem szczerze, nie wiem. To jest młotek. Wiem. Pyk, tutaj. Ale jestem czasem mądry. Nie, no żartuję. Farba. A oprócz farby, znak na ścianie. Gumka do mazania. Oraz zablokowane drzwi. Ile tu jest rzeczy? Ile tu jest roboty? Znak na ścianie nie ma. O, tutaj mogliśmy gumki za to użyć. Błąd głębi koloru. Niska głębia koloru. Błąd sterownika ekranu. Nie da się tego zresetować w jakiś sposób, bo ja tutaj cały czas mam... Cały czas mam włączony tuś system. Alerty. Nie ma pokazanego, co możemy zrobić. Zwiększ głębię koloru, a wystarczyło sobie farby dodać. Jakoś mi na tym lepiej idzie. Tępe ostrze oraz pokrętło. Nadal jest ta głębia koloru zbyt niska. Teraz sobie nawet tego już nie ogarniemy. Widok nóż. Pokrętło.
A, że nóż sam w sobie, to jest ten taki nożyk do papieru, okej. Błąd sterownika graficznego. Rozumiem, że teraz możemy sobie bez problemu wrócić tu. Nie, nie, nie tu. Do toolsów. Bo kiełbasiło mi się. To też nie tu. To było tu, tu i tu. Znowu temperówka. Czyli nie. Czyli nie. Rozumiem, że tempy ostrze musimy w jakiś sposób naostrzyć. Tylko w jaki? Tylko w jaki? Nie mam pomysłu. Tu w ogóle nie możemy wejść. Nie mam pomysłu. Do czego nam może być potrzebne pokrętło? Wiem. Tępe ostrze. Przecież to jest normalne, że jak się wyciąga dalsze ostrze, jest już ostre. Ja pierdzielę. Na logikę. Ej, ale to jest cwane. To jest cwane. To jest naprawdę cwane. No i teraz ostrza możemy użyć jak najbardziej. Mamy temperówkę. Dzięki temu teraz możemy iść tutaj i naostrzyć sobie. Właśnie, ale mamy ten sterownik zepsuty. Zwiększył mi koloru. O! Jest git. Zwiększ głębię koloru. Chyba jest normalnie. Nie, nadal jeszcze jest nienormalnie. Czyli co? Rozumiem, że nadal musimy się wrócić do głównego wejścia. Znak na ścianie. Użyj pokrętła. I kolejne ostrze wyskoczyło. Użyj ostrze. Jakieś przejście zrobiliśmy. Jest zaś gana lalka. To czy my wszystko zrobiliśmy? No właśnie nie jestem pewien. Rozumiem, że to jest w tej chwili kolejne wspomnienie. Wow. Masa trupów. No, powiem osobiście, że dziwnie się robi. Dobra, kolejne wspomnienie odzyskane. Też nie, to jest zakończenie po prostu, to nie jest wspomnienie nawet. Co to było? Co to było? Zaawansowane, no tak. Mamy 10 w sumie już. Oj. Czy nam się odblokowało jakiś skrót? Chyba nie. Żaden skrót nam się nie odblokował niestety. Sprawdźmy sobie kolejne zdjęcia. Czy nam się udało w końcu coś z tymi zdjęciami zrobić? Pewnie nie. Pewnie nie. Nie, dane niekompletne nadal. Dobry moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach, Boże, się zająkałem. Z Darkness Under My Bed. Trzymajcie się. Hej, hej.